To się zaczęło ode mnie. To się zaczęło od mojej potrzeby korzystania z naturalnych kosmetyków, na które nie było mnie stać. Na początku mieszałyśmy mydło na tarasie u rodziców. Potem przeniosłyśmy się do ich mieszkania, zaczęłyśmy dewastować wszystko po kolei. Kiedy wytłukłyśmy już kafle, zalałyśmy ługiem blaty drewniane, rodzicom wyrzucili nas do swojego biura. Oddali nam biura po to, żebyśmy mogli zaadaptować je na mini produkcję, dokładnie. My bardzo długo pracujemy nad swoimi produktami. Czasem to trwa miesiące, czasem lata, natomiast te receptury są bardzo dopracowane i zawsze można i należy dyskutować o tym, czy jakby odpowiada nam zapach, czy odpowiada nam design, natomiast niedyskutowalna jest jakość, tak? Z tej jakości nie schodzimy i na tym też powolutku budujemy swoją pozycję na rynku. Szczecin jest miastem, które daje przestrzeń do życia. Jest tutaj dużo możliwości rozwoju, jest mnóstwo zieleni, jest przyjemnie. Naprawdę nie czuć takiego pędu, który jest w Warszawie. Tak więc myśląc o siedzibie naszej firmy i o sercu naszej firmy, Szczecin wydał nam się po prostu idealnym miejscem.